Cześć, jestem Klaudia, to kanał, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na płaszczyźnie dane są cztery punkty: A, B, C i D. Prosta A, B tworzy z prostą BC kąt 40 stopni, zaś kąt przyległy do kąta ABC ma 110 stopni. Wykaże, jeśli półprosta AC jest dwusieczną kąta B, a, D, półprosta AC jest dwusieczną kąta BAD, czyli tutaj musimy mieć z jednej i z drugiej strony to samo. To prosta AD jest równoległa do BC. Dobra. Najpierw wylecimy tutaj przyległe siedemdziesiątka. Łącznie mają 110, no to tutaj też jest 70. Jeżeli wykaże, jeżeli półprosta AC jest dwusieczną BAD, to tutaj też musi być 70. Ten z tym tworzy 180 stopni. Zapisujemy. Miary kątów. ACB i CAD są równe. Są to kąty na przemian ległe wewnętrznie. Stwierdzenia o kątach na przemian ległych dwukropek. Jeśli kąty na przemian ległe wewnętrzne są równe, to dwie proste przecięte trzecią prostą są równoległe. I co należało dowieść? Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie, proszę, suba. I. No i już.